Dzięki Bogu. To tytuł filmu francuskiego o ofiarach pedofilii w kościele. Film bardzo ciekawy, wciągający, autentyczny, realistyczny. Opowiada historię dorosłych ludzi, którzy odkrywają karty, odkrywają swoją historię, odkrywają siebie w tym wszystkim. To jest poszukiwanie ich, no właśnie, ich przeżyć, ich tożsamości, ich doświadczeń, konfliktów. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że jeden pedofil może mieć setki, a nawet tysiące ofiar. A konsekwencje przeżywania bycia wykorzystywanym mają wiele wymiarów i daleko idące konsekwencje, włącznie z tym, że siada ludziom psychika, stają się wrakami ludźmi lub popełniają samobójstwa. Film ten wpisuje się w cykl filmów o pedofilii w kościele. Pierwszy film był, to amerykański film, nie pamiętam tytułu, tam było śledztwo dziennikarskie o tym i było stwierdzone, szacowane, że około, z tego co dobrze pamiętam, 60% księży w kościele katolickim jest aktywnych seksualnie, a z tego 5-8% to pedofile. Najgorsze co się dzieje, to że ci ludzie są przenoszeni do innych miejsc, do innych parafii i to jakoby miało załatwiać sprawę, kiedy tam zdobywają nowe ofiary, które mogą iść w dziesiątki, w setki, a kto wie, może nawet w tysiące, dlatego że większość ludzi się nie ujawnia. Jeśli się ujawnia, to po wielu, wielu latach, kiedy to może być przedawnione. Kolejny film to był polski film Claire. Bardzo ciekawy i uważam, że każdy, kto chce pokochać Kościół i księży, powinien sobie to obejrzeć, gdyż jest to zrobione z bardzo ludzkiego punktu widzenia. Natomiast film francuski, dzięki Bogu, przedstawia wiele ciekawych wątków punktu widzenia, gdyż autentycznie pokazuje te osoby, które szukają, mają różne opinie i tak dalej. Jedni są w kościele, drudzy poza kościołem, ich pobudki, konsekwencje, jak to się rzeczywiście, praktycznie bierzemy udział w tym, jak to się rzeczywiście działo, jak oni się próbują dogadać, jakie mają konflikty. Film oparty na faktach jak najbardziej, gdyż doszło do skazania. Skazania, no właśnie, kogo? Wyobraźmy sobie, że ktoś zostaje człowiekiem roku, obywatelem roku i kto to jest? A rok później ktoś inny zostaje wybrany obywatelem roku. Jeśli chcesz zobaczyć, odkryć, kto został obywatelem roku, rok po roku, to śmiało polecam tobie ten film, jeśli interesuje cię ta tematyka, a wiesz, że warto wspierać ludzi, którzy walczą o prawdę, o godność, o sprawiedliwość i o to, żeby chronić przyszłe dzieci, przyszłe pokolenia, dlatego że siła autorytetu jest tak ogromna, że po prostu knebluje i spina w kajdany te osoby, zamyka im usta. Każdy mógłby powiedzieć, no przecież mogłeś powiedzieć. Co ciekawe, niektórzy z nich mówią własnym rodzicom i co ciekawe, właśnie rodzice zdają się być po prostu wręcz przeciwko nim. Ciekawy mechanizm, ciekawa historia i dobrze, że możemy w naszych czasach zabiegać o to, aby się wyzwolić z tego i żeby było lepiej, po prostu, żeby kolejnym ludziom żyło się lepiej. Francuski film, dzięki Bogu. No właśnie, dlaczego, czemu dzięki Bogu? Bo dzięki Bogu, że coś się... No właśnie, co z tymi przedawnieniami? Francuski sąd zmienił też prawo na temat przedawnień. Już teraz nie będzie się to tak łatwo przedawniało, żeby ludzie mogli dopominać się swoich praw. Polecam, jeśli lubisz takie śledztwa dziennikarskie, prawdziwą, autentyczną tematykę na fali.